Dzień dobry. Dawno u mnie na kanale nie pokazywałam wózka bliźniaczego. Nadrabiam to i zobaczycie model, który już dawno powinien się tu znaleźć. Easy Go Domino. Pokażę Wam najnowszą jego edycję na 2021. To nie jest tylko spacerówka dla bliźniaków, ale świetna opcja w bardzo atrakcyjnej cenie wózka rok po roku, czy też bardzo kompromisowego wózka bliźniaczego w wersji 2 w 1. Najważniejsze jego atuty to niska waga, jak na bliźniaka to 12,5 kg. Super zwrotność, można nim manewrować nawet jedną ręką i to w niedużych przestrzeniach, bo ma szerokość tylko 75 cm. W łatwości podbijania nawet z maksymalnym obciążeniem nie ma sobie równych. Wjazdy na przeszkody to żaden problem. Hamulec jest trochę mały, znajduje się przy prawym kole. Mały rozmiar nie oznacza małych możliwości. Jest tu nawet amortyzacja zarówno na osi przy kołach z tyłu, jak i w kołach z przodu. Koła wykonane są z odpornego na ścieranie i uszkodzenia poliuretanu. Są łożyskowane. Spokojnie można urządzać sobie spacery po zróżnicowanej nawierzchni. Jeśli zamierzamy spacerować po mniej stabilnym terenie, to warto zabrokować koła do jazdy na wprost. Polecam też pamiętać o konserwacji kół. Zdjęcie kół z przodu i z tyłu do przeczyszczenia nie stanowi problemu. Kosze na zakupy są ogromne. Znajdują się na całej rozciągłości ramy. Są dwa, więc zapakujemy się podwójnie, jak to do bliźniaka. Z boku koszy na siedzisku i przy budce znajdują się odblaski. Zacznę od tego, że wszystkie elementy użytkowe siedzisk są niezależne. Dwie osobne barierki, odpinane i uchylane. Mamy tu dwa niezależne podnóżki regulowane w dwóch pozycjach, siedząca i leżąca. Na dole znajdują się osobne stopnie z materiału łatwego do czyszczenia. Siedzisko jest miękkie, z ochronnymi boczkami. Szerokość siedziska to 33 cm, czyli jak w standardowej pojedynczej spacerówce. Wysokość pleców to 40 cm. Są też standardowe pięciopunktowe pasy. Oparcia działają również niezależnie, czyli jak jedno dziecko śpi, to drugie może wygodnie siedzieć. Mają trzy poziomy pochylenia. Po rozłożeniu na płasko uzyskamy 73 cm długość. Dwie budki pozwalają na różne ustawienie ich pozycji w zależności od sytuacji i potrzeb dzieci. Możemy powiększyć je do przodu o dodatkową sekcję. U góry są okienka do podglądu. Z tyłu są kieszonki na drobiazgi. Wyposażenie, jakie dostaniecie do spacerówki, to dwie osłonki na nóżki do siedzisk. Będzie tu również dodana folia przeciwdeszczowa zakładana na dwa siedziska równocześnie. Z boków ma dziurki do wentylacji. Teraz przyszedł czas na rozszerzenie Wam wachlarza możliwości tej spacerówki. Można ją rozszerzyć do wygodnego wózka rok po roku, dokupując jedną gondolę. Lub dokupić dwie gondole i zyskać kompaktową wersję gondolową dla bliźniaków. Gondola ma usztywniane boki i rączki do przenoszenia. Aby zamontować gondolę, należy najpierw zdemontować budkę, co uczynimy w szybki i bezproblemowy sposób. Gondolę wpinamy używając zaczepów i dodatkowych taśm. Spacer w zestawieniu rok po roku będzie przyjemny. Obserwujemy niemowlaka, a starsze dziecko jedzie sobie wygodnie przodem do kierunku jazdy. Gondola ma niewielką budkę i pokrywę przypinaną na suwak, która ma kołnierz do rozłożenia lub podwinięcia. Wnętrze gondoli jest przestronne i wystarczy na pierwszy okres niemowlęcy. Wymiary 71 na 27 cm. System składania wózka umieszczony jest w rączce i można użyć tylko jedną rękę do złożenia wózka. Wózek po złożeniu i zapięciu blokady możemy swobodnie przenosić, przechowywać czy transportować. Plusy: rozmiar, waga, skrętność, cena. Minus: brak wentylacji.
Zapraszam na www.babyexpert.pl, na Instagram oraz Facebook.